Chcesz czuć się bezpiecznie? Oglądaj program 997 na dwójce. Zaprasza Paweł Wawrzecki. Dziś w programie. Tajemnicza śmierć uczennicy z Łomży, Hani Dąbrowskiej. Rekonstrukcja zdarzeń związana z zabójstwem nowosądeckiej kwiaciarki. Wreszcie poszukiwać będziemy sprawców zabójstwa łodzianina Jana Ramia. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, 229 wydanie magazynu kryminalnego. Być może, że sprawa, którą teraz Państwu przedstawię, ma związek z tak zwaną nieszczęśliwą miłością. Hania Dąbrowska była dziewczyną szalenie wrażliwą, skrytą i nieśmiałą. Pisała wiersze, których tematami było życie i śmierć. Być może dla losów Hanki miało znaczenie wielkie uczucie, jakim darzyła pewnego chłopaka. Uczucie niestety nie do końca odwzajemnione, tak przynajmniej twierdzą koleżanki Hani. Ów chłopak, rok wcześniej od wydarzeń, które rekonstruujemy, zginął w wypadku samochodowym. No, Hanka. Znowu smutno, co? No. A słyszałyście o tym wypadku? No tak. Wiecie, że ten chłopak, który zginął, to ona się w nim bardzo, bardzo kochała? Poważnie, a najlepsze jest to, że on o tym pojęcia nie ma. Jak to nikt nie wiedział? No naprawdę, nic. No dobra. Cześć, Hania. Cześć. Co piszesz? Nic. Swoje nudne, smutne wierszyki, co? Gosia, zostaw mnie, co? Hanka, proszę cię, daj już spokój, co? Gosiu, błagam. Pójdziemy do kina? Nie, nie mam ochoty. Zadzwonić do mnie? Może zadzwonię, cześć. Cześć. Właściwie Hania przyjaźniła się tylko z jedną dziewczyną, Gosią. Często spotykały się w galerii pod arkadami w Łomży. Hania Dąbrowska mieszkała pod Łomżą, w Pątnicy, wraz z matką, starszą siostrą i bratem. Była uczennicą liceum ogólnokształcącego w Łomży. Nie miała żadnych kłopotów z nauką. Tuż przed Sylwestrem Hania spotkała się z Gosią, jak zwykle, w galerii pod arkadami. O, cześć! O, cześć! Cześć, dziewczyny! Cześć! Co robicie? Nie, idę tak się nie ma. Może byście wpadły na Sylwestra, fajne wyjazdy będzie. Tak? No, bardzo fajnie. No ja jeszcze nie mam żadnych planów, a ty? A tam nie. Dobra, to jak się zdecydujecie, to zadzwonię do mnie, dobra? Dobra. No, dobra, ja zadzwonię, na razie, cześć. Hanka, proszę cię. Jak będzie niefajnie, to wychodzimy. Tak? Tak. To idziemy, chodź. 31 grudnia 1999 roku, około godziny 20, Hanna Dąbrowska pojechała na Sylwestra do Łomży. Miała przy sobie 20 zł na powrót taksówką do domu. O, cześć! Robert! O, cześć, Kasia! Cześć! Zabrała też ze sobą czarną, silikonową maskę diabła, aby się w nią przebrać w czasie sylwestrowej zabawy. Ej, słuchajcie, 12! Idziemy! No, chodźcie! Na prywatce są sami młodzi ludzie, których Hanna nie zna. Hanką bardzo interesuje się właściciel domku. Nic nie wskazuje na to, że za kilkadziesiąt minut będziemy mieli do czynienia ze zdarzeniami, których szczegółów nie udało się ustalić do dziś. O północy, przed domem na ulicy Sikorskiego, był pokaz ogni sztucznych. Powstań, powstań!
Weź się napij, przecież to... Nie, już dziękuję, nie chcę. Co ci jest? Oj, nic nie jest. No przecież widzę, że jakaś taka dziwna jesteś. Nie gadasz z nikim, nie bawisz się. O co wam w ogóle wszystkim chodzi? A chociażby o to, żeby pogadać. Ale ja nie mam ochoty z tobą gadać. A dlaczego? Dlatego! To po coś ty w ogóle tutaj przyłożyłem? Nie wiem. No, dawaj. Skontrolować tego pizza. Dawaj, trzeba wypić to wszystko. Ładnie, karniaka, tak. Karniaka? Trzeba wypić. No, co jest? Nie ma co pijesz, tylko trzeba pić i już. Luder tata. Ale co? Mijają 2 godziny. Było około 2. Proszę, ja wychodzę, tak? Gdzie? Do domu. No nie wygłupiaj się, fajna impreza jest, a ty wychodzisz, tak? Gorzka, ja wychodzę, nie widziałeś gdzieś mojego plecaka? Hanka! Cześć. Idź stąd, idź! Hanka! Po chwili Hanka właściwie ucieka z zabawy sylwestrowej. Gdzie ty lecisz? Słuchaj, ja już muszę iść. Poważnie? Tak, ja już... No szkoda, no. Fajnie było bardzo, dzięki. Podtrzymaj się, no. Wiesz, wszystkiego dobrego. No na razie. Na razie, cześć. Odezwij się. Za nią dosłownie kilkadziesiąt sekund później wychodzi Hanka. Gosia. Hanka! Hanka, poczekaj! Hanka ucieka ulicami Sikorskiego, Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Polową. Po Sylwestrze Hanka nie wróciła do domu. Zaniepokojeni rodzice powiadomili o zniknięciu Hanki policję. Choć policja uruchomiła natychmiast poszukiwania, nie przyniosły one rezultatu. Mimo pomocy sąsiadów, policji, znajomych, nie udało się odnaleźć Hani. Przyjęto 2 wersje zniknięcia dziewczyny. W pierwszej założono, że uciekając z Sylwestra spotkała kogoś. Być może ów osobnik wywiózł ją samochodem. Druga z wersji zakłada, że Hania popełniła samobójstwo. Pół roku minęło od zniknięcia Hani. Kiedy już zrealizowaliśmy nasz materiał, policja przesłała nam zdjęcie z nad Narwi, gdzie kilkanaście dni temu znaleziono zwłoki Hani. Tak, kilkanaście dni temu z rzeki Narew koło miejscowości Pęza wyłowiono zwłoki Hani Dąbrowskiej. Jak to było daleko od tego miejsca, gdzie ona wyszła z Sylwestra? To jest kilka kilometrów od mostu, którym musiałaby przejść, idąc z Łomży do Piątnicy. Czyli wracając z Sylwestra, przechodziła ulicą Wojska Polskiego i w rejonie ulicy Polowej zniknęła. Co wykazała sekcja zwłok? Na dzień dzisiejszy nie wiemy dokładnie, jaka jest przyczyna śmierci Hani Dąbrowskiej. Czyli te 2 wersje, które pokazaliśmy, jedna, że ktoś ją uprowadził, zamordował, i druga, że popełniła samobójstwo, obydwie są aktualne. No nie można wykluczyć żadnej z tych wersji. Co jest najważniejsze dla was w tej chwili, w tej sprawie? W tej chwili szukamy osób, które w dniu 1 stycznia 2000 roku, około godziny 2, bądź w późniejszym terminie widziały Hanię Dąbrowską lub miały z nią jakąkolwiek kontakt. 085 to numer kierunkowy do Białegostoku, a policyjne telefony... Już trzeci dzień się u Janka światło pali. Kiedy go ostatnio widziałeś? No, ja wiem. Ja już widzę, że 3 dni u niego to światło się pali autentycznie, no. Ja wiem.
Może mu się coś stało. Ja mam telefon do jego brata. Może pójdę zadzwonić. No i byś dobrze zrobił, jak masz tylko telefon człowieku. No, to na co ty liczysz? No, bo coś mu się mogło stać. Było to 7 stycznia 2000 roku. Sąsiedzi zauważyli, że od kilku dni w jego mieszkaniu pali się światło. Już co, 3 dni go nie widziałem, a w sobie niedawno skręcaliśmy. No tak, mnie też nic nie mówi, żeby gdzieś wyjeżdżał. Światło się pali cały czas. No nic, miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jasiu! Jasiu! No właśnie, 3 dni go nie widziałem. Panie, leć pan po pomoc, Jasiu! Już idę. Jasiu! Szybciej, niech pan się śpieszy! Sprowadzony do mieszkania brat Jana Ramiana dokonuje makabrycznego odkrycia. Jan Ramian umarł w wyniku kilkudziesięciu ran zadanych nożem i tak zwanym tulipanem, czyli potłuczoną butelką. Niejasny był motyw tej zbrodni. Nikt z sąsiadów Denata nie dostarczył najmniejszej informacji na temat tego, co działo się w tym mieszkaniu tuż przed zabójstwem. Jak ustaliła policja, pan Jan nie miał wrogów. Wśród sąsiadów uchodził za bardzo spokojnego człowieka. Janek! O! Janek! Cześć! Cześć! Był u ciebie listonosz z rentą? Nie, a u ciebie? Nie. Ale chyba jutro będzie. Nie, no jutro będzie. No jutro miał być. Nie macie, na pewno przyjdzie, no. Przecież nie zabierze nam. Nie zabierze nam. Trochę nie ma. Jan Ramian mieszkał samotnie. Był na rencie chorobowej. Często odwiedzał go brat, który pomagał mu finansowo, przynosił zakupy. No jak to? Jest. Wiesz co, byłem u lekarza, byłem wczoraj, przepisał mi znowu jakieś lekarstwo. Ale na przykład, wiesz, biorę to, w ogóle mi nie pomaga, to już nie pójdę. Pokaż to, co to jest? Nie wiem, jakieś takie. Co to jest? Nie wiem, przepisał mi, wiesz, wczoraj, ale nie pomaga. Ale braciszku, no nie pomaga, idź do normalnego lekarza, jak nie, ty wyglądasz, ty się wykończysz, no. Ale jesteś kochany, dziękuję. Kochany, masz brata, to się cieszy. Może byś zrobił bratu herbatę, co? No dobrze, siedź, żartowałem. Tobie ten zrobić? Tylko małą, dobra i słabiutką. Pan Jan także nie odmawiał pomocy. No? Wiesz, dostałem od szwagierki fajny segment. Tylko ja sobie nie poradzę go sam włożyć, wiesz? Może byś mi pomógł. A nie ma sprawy, a kiedy? To... Dzisiaj po południu. Dobra. Tak? Dobra. To fajnie. To przyjdę, tak? No. No, to do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Cześć. To, co teraz Państwu przedstawiamy, to tylko nasza filmowa hipoteza wydarzeń, które miały miejsce 4 bądź 5 stycznia tego roku. Zimno, co? No chuj nas straszna, byśmy mogli gdzieś pójść na jakąś chatę i wypić coś, no? No ale do kogo? Nie wiem. O, Janeczek. Cześć. Jak tam, zdróweczko? Cześć, Johnny. Wy to ciągle w tej bramie. A ja. Nie, tak jest. Zimno, nie? Zimno. Wysłuchaj, Janusz, może byśmy wpadli do ciebie, co? Zrobimy połóweczkę, dwie. Teraz? No kiedy? Ja już chciałem przespać się. No przestań, kurwa, cały czas w tym spaniu. Ale tak mnie nera boli, wiecie co? Dzisiaj naprawdę, no. Wypijemy, nerka przestanie boleć, Janek. Na godzinkę, ogrzejemy się troszeczkę, coś przekąsimy. No dobra, no, ale na chwilę, dobra? No, dobra, na chwilę. A ty chcesz? Co? Do Krysi. Po flach. A ja nie mam forsy. Kasa jest. No chyba, że tak. No, pan Jan Ramian, wracając wieczorem do domu, najprawdopodobniej spotkał znajomych. Dzień dobry, panie Krysiu. Dobry. Gdzie można? Teściu, pijemy u ciebie? No co, mam wybór? No nie. Dobra, na dzisiaj u mnie. Dobra, fajnie. Dzień dobry, panie Krysiu. Dziękuję bardzo. Cześć. Janeczku. Dzień dobry. Zapraszamy. No to pan. Ale patrz. No to... O, może się postawił, Jasiek. Nie, już. A to ty chory? Nie. A dobra, więcej dla nas będzie. Mam takie, wiesz, lekarze, tak teraz biorę. Nie mogę mieszać. No, to na 2 razy. Z alkoholem nie mogę tego mieszać, no. No, machnią. No. Zdrowieczko, Jasiu. Twoje zdrowie. No, dzięki. O.
Krycha chyba coś oszukuje troszeczkę z tą wódeczką, co? Przestań. Za gotówę zawsze jest dobra, nie? No tak. Ale pamiętasz jak miesiąc temu... Pamiętasz, na pogotowiu brzuch cię bolał, pamiętasz? A było za gotówę, pamiętasz? Byliśmy, no tak, ale dzisiaj coś tak pali. Chłopaki, słuchajcie... Fajnie, miło było, ale wiecie co, idźcie. Miło jest się, ale Jasiek tam. Nie, to stary, no. Gorzałki nie ma? Słuchajcie. To jazda! Furaż pogorzał, no nie, gdzie? Nie mam korsy, no nie do kreseczki. Na kreseczkę! Nie Jasiu, mam, na kreseczkę! Rozumiesz, nie mam kreseczki. Nie ściemnia, stary. Ale co wy, chłopaki, ale po co ty robisz z tym nożem? Stary! Zdrowaj ten nóż! A ty zbiadła! I co teraz? No bo nic, a co ma być? Zdrowe kurwa, ho! Ta tuszka. Dobra, spieprzamy stąd, chodź. Pan Jan, z tego co udało wam się ustalić, w zasadzie nie wpuszczał osób obcych do domu, więc sprawców tego zabójstwa należałoby szukać wśród znajomych. Właściwie taki nie do końca jest jasny motyw tej zbrodni. Był to człowiek bardzo ubogi, ale był też lubiany, nie miał żadnych konfliktów, więc co się tam mogło zdarzyć? Właśnie tą trudność w wyjaśnieniu tej sprawy stwarza między innymi brak ustalenia tego wyraźnego motywu działania sprawców. Bo to, co pokazaliśmy, to jest nasz wymysł, hipoteza, bo co się tam działo i kto tam był, czy w ogóle ktoś był, tego nie wiemy. Tego nie wiemy i na razie nikt ze świadków, mieszkańców domu nie potrafił nam tego wyjaśnić. I tutaj to liczne grono znajomych, które pan Ramian miał, było mieszkańcom domu nieznane. Przypuszczamy, że nie wykluczamy właściwie, że motywem działania sprawców mógł być motyw rabunkowy. Chociaż do tej pory nie ustalono, czy z mieszkania w ogóle coś zostało skradzione. Chociaż raczej skłaniamy się ku wersji nieporozumień, czy ewentualnie kłótni, jaka wynikła między uczestnikami spotkania podczas wspólnego picia alkoholu. Być może państwo pomogą nam w rozwiązaniu tej zagadki śmierci Jana Ramiana z Łodzi. Kierunek do Łodzi 042 635 14 29. Nasz numer telefonu 0800 100 997. I kolejna nasza rekonstrukcja, kolejna zbrodnia. Nie do końca jasny jest motyw zabójstwa kwiaciarki z Nowego Sącza. Panią Stefanię Michałek znają wszyscy z tak zwanego maślanego rynku w Nowym Sączu. Od lat handluje tu suszonymi kwiatami. Nie utrzymuje kontaktów z rodziną, nie prowadzi w zasadzie żadnego życia towarzyskiego. Jest typem samotnika. A dzień dobry pani sędziu. Dzień dobry pani Marysiu. No jak tam? Zimno dziś, co? Zimno, wieje. A wieje jak jasny gwint. No jak jasny, jak jasny. I zjedz co dałam. No. No i nic. A nie lepiej to pójść do domu. Zimno, przeziębi się pani. Co to jeszcze pani? Jeszcze postoję chwilę. Pani Stefania mieszka przy ulicy Tarnowskiej. Żyje bardzo skromnie, zbiera makulaturę, suszy kwiaty i jak to mają w zwyczaju ludzie starsi, odkłada każdy grosz na tak zwaną czarną godzinę. Dzień dobry pani Stefanio, pieniążki mam dla pani. A dzień dobry, dzień dobry. Tu mi proszę pokwitować. Gdzie, gdzie? Tutaj, w miarę czytelne imię, nazwisko. Tak, będzie 100, 200, 300, 400, 2, 50. A, dziękuję. Proszę, do widzenia. Do widzenia. Nigdy nikomu nie otwierała drzwi, nikogo nie wpuszczała do domu. Nawet listonosza przyjmowała przez płot. Był 20 listopada 1999 roku. Sąsiadka zauważa,
że w skrzynce pani Stefani leży niewyjęta korespondencja. Nigdy wcześniej się to nie zdarzało. A wie pani co z panią Stenią? Nie widziała jej pani? Nie, no przecież ja nic tu nie wiem. No ale wiecie, parę dni już le... Po dwóch dniach sytuacja się powtarza. Sąsiadka spostrzega także wybite okno u pani Michałek. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie pan miał co dla mnie? Już momencik, zobaczymy. Nie ma nic. A, niedobrze. Nie widział pan czasem ostatnio pani Stefani? Oj nie, zawsze listy wybierała, teraz siedzą w skrzynce. No też tak widzę, że nie wybiera, a poza tym okno jest wybite z drugiej strony. Wie pani, mnie to nie interesuje, no. Zaniepokojona sąsiadka postanawia zgłosić ten fakt na policję. Dzień dobry pani. No, wie pan co, ja nie wiem, czy dobrze trafiłam. Na pewno dobrze. To, tu ja mam taką sprawę, że... Tak. Sąsiadka moja, taka starsza babeczka, no... Tak? No, coś chyba się złego dzieje, bo już tydzień, no gdzieś tak, no ja wiem, nie liczyłam, ale parę dni już nie widać. Nie wychodzi z domu? No, nie wychodzi, ale ona to, wie pan, taka ruchlina była, kobieta. Jesteście, macie panowie drabinę? Tam jest pełno szkła, musimy zobaczyć, co się w środku podstawi. Dobra, zobaczymy. Wiesz, jak zrobił, no? Andrzej, ale tu chyba zwłoki leżą. Wejdź do środka, otwórz drzwi, ja wejdę przez drzwi z drugiej strony. Przybyli na miejsce strażacy i policjanci odkrywają, że w domu leży martwa gospodyni. Była skrępowana, na ciele widoczne były ślady pobicia. Zmarła prawdopodobnie w wyniku wyziębienia. Z mieszkania właściwie nic nie zginęło. Spróbujmy teraz zrekonstruować ostatnie chwile życia Stefanii Michałek. Prezentujemy Państwu zdarzenia, które miały miejsce między 19 a 20 listopada 1999 roku. O, dzień dobry pani Stefanio. O, dzień dobry. Jak zwykle to samo dla pani? Tak. Chlebek. Margaryna. To ile? 80. A w pani wieku nie zjadła by pani troszkę wędliny? Tak, jak zwykle to samo, kochana. Jak ale zwykle. Wędlinka jest dobra. Ja chcę to samo. No. Nie pij tego. A co, chcesz trochę? Nie, to. A. No widzisz? No i co ona tam ma? Gówno, jakiś chleb i puszkę ma. Ostatni raz widziano panią Stefanię, kiedy robiła skromne zakupy w pobliskim sklepie. Tam też prawdopodobnie zwróciła na siebie uwagę przyszłych oprawców. Wieczorem sprawcy przechodzili w pobliżu domu swojej ofiary. Być może brakowało im pieniędzy na kolejne wino. Normalnie, tutaj dziurą. Ty, dobra, poczekaj. Ja mam pomysł, chodź. No. Tak, poczekaj. Najpierw kamyczek, a później pójdzie... Okej. Okay. Jak po masełku. Dobra. Ty idź okno. Ja zajdę od frontu. Chodź. Zobacz, czy jest. Tutaj nie widzę nic. Chodź. Chodź tutaj. Ty, dobra, jest. No to... Ty, poczekajmy, bo się ściemnia, nie? A to będziemy czekać, przecież nikogo nie ma. Wynalaj. To idź od środka. Od drzwi idź. Co siedzi? Co się dzieje? Gdzie masz Boże? O Boże! Nie o Boże, tylko dawaj kasy! Dawaj ja! Dawaj! Gdzie masz kasy? Boże! Gdzie masz kasy? Dawaj! Prosił! Gdzie schowałaś kasy? Cicho, zamknij! Ja powiedziałem, że straszny dzień. Dobrze się jest. Odjedzi. Jakaś kobieta. Ratunku! Pieprzamy.
Najprawdopodobniej zgłoszeni przez sąsiadkę bandyci zostawiają panią Stefanię jeszcze żywą. Niestety pobita i związana nie miała siły wezwać pomocy. Wspólnie z policją wymyśliliśmy sobie taką wersję zabójstwa, bo z domu pani Stefanii właściwie nic nie zginęło, w związku z tym można zakładać, że sprawcy zostali przez kogoś spłoszeni. Prawdopodobnie z uwagi na wystrój mieszkania ciężko w ogóle się zorientować, czy cokolwiek zostało skradzione, tak jak państwo sami widzieli na zdjęciach, mieszkanie było w takim niewinnym stanie. Nie wykluczamy jednak motywu, że sprawcy zostali spłoszeni z miejsca zdarzenia i dlatego też nie zginęły żadne przedmioty. Ona mogła uchodzić za bogatą osobę, ponieważ handlowała kwiatami, żyła bardzo hendogo, powiedziałbym, ubogo i w związku z tym sprawcy pewnie sądzili, że odkłada jakąś masę pieniędzy. Tak, zwłaszcza jeszcze, że w przeszłości pani prowadziła pensjonat w domu, gdzie wynajmowała pokoje. Być może sprawcy zasugerowali się tym, iż może być w posiadaniu grubszej gotówki. Ale te tropy wasze dotyczące tej sprawy gdzie sięgają? Poza Nowy Sącz, czy też to sprawa jest raczej lokalna i nasze apele powinniśmy kierować przede wszystkim do mieszkańców tego miasta? To raczej na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że to sprawcy są pochodzą z terenu, bądź też z przyległego obszaru Nowoosądeckiego. I przybyło zabójstwo to tak zwane przypadkowe, nie bezpośrednim zamiarem, bezpośrednio pozbawienia życia i napadu na tle rabunkowym. Po prostu brakło im na alkohol. Każda informacja dotycząca pani Stefanii i tego dnia, kiedy ją zamordowano, jest szalenie cenna. 018 to kierunek do Nowego Sącza, 442 46 30 to numer policyjnego telefonu. Nasz numer telefonu 0800 100 997. Liczę na informacje od państwa, liczę na listy od państwa, no i liczę na waszą obecność za tydzień, kiedy to przedstawimy między innymi. Panowie, nie strzelajcie! Oddawam... Poszukiwać będziemy zabójców właściciela antykwariatu w Wałbrzychu. A także zrekonstruujemy wydarzenia związane z zamordowaniem 20-letniej Anny, mieszkanki Łodzi. Ja mogę...